Pacjenci Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu mogą już korzystać z nowego sprzętu, który został zainstalowany na oddziale rehabilitacji neurologicznej i medycznej. To efekt współpracy szpitala z jedną z fundacji. Aleksander Kral. Pani Klaudia już korzysta z nowoczesnych sprzętów do ćwiczeń. Dzięki temu urządzeniu, które pomaga m.in. pionizować pacjentów, powoli udaje jej się wracać do zdrowia. Właśnie o wiele dłużej wytrzymuje właśnie w pionie, więc to jest duża różnica. A w parapodium czy tam w stole pionizacyjnym, no to jednak ten czas był dużo krótszy. A tutaj dzięki temu, że są jeszcze te ćwiczenia, jest ta pionizacja dynamiczna, no to właśnie organizm też lepiej się zachowuje. System, z którego korzysta pani Klaudia w szpitalu, może być także zastosowany w warunkach domowych, kiedy pacjent jest już bardziej samodzielny. Takie sprzęty w sosnowieckim szpitalu zostały zainstalowane na oddziale rehabilitacyjnym, na którym jednocześnie może przebywać około 30 osób. To są przede wszystkim pacjenci, którzy wymagają rehabilitacji. To są różne sytuacje, czy związane z różnego rodzaju zwyrodnieniami, ale też po wypadkach, urazach. I takich pacjentów mamy dosyć sporo i tym pacjentom dedykujemy. Do dyspozycji pacjentów są także nowe urządzenia, które pozwalają na podjęcie leczenia niedowładu kończyn. To badanie wykrywa potencjały mięśniowe i jest w stanie na tyle wspomóc ten ruch, że później pacjent ten ruch wykonuje samodzielnie. Tego jeszcze nigdy nie było. Inwestycja w sprzęt do rehabilitacji jest efektem współpracy szpitala z Fundacją Podaruj Dobro, która wspiera zarówno pacjentów w szpitalu, jak i po wyjściu z niego. Marzyłbym, żebyśmy zasiali to dobro w całym kraju, ale to zależy też od chęci czy marszałków, czy dyrektorów szpitali. Jeżeli będą chcieli taki projekt, to ja jestem do dyspozycji. Z wyremontowanego oddziału cieszą się nie tylko pacjenci, ale również jego personel, dla którego to szansa na prowadzenie szybszej i skuteczniejszej rehabilitacji.